Popuś! Ile ci jeszcze zajdzie? No dobra. No popuś już. Popuś. Dawaj stary, musimy wstęp nagrać. Chodź, już kamerę wezmę. Stary. Stary. Siemano mordy. Jest to nasz pomysł na odcinek. Witamy was bardzo serdecznie. Jestem oczywiście ja, jest oczywiście Wojtek. Wbijajcie nasze Instagramy, macie tutaj widoczne. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. A my już mówimy, o co chodzi, a mianowicie robimy pranka. Chcieliście pranków? Będą pranki. Robimy pranka właśnie z tą oto maseczką kupioną w Biedronce. Robimy pranka, będziemy straszyć ludzi z naszego chóru, zespołu i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i robi się strasznie, bo sami się już boimy. Wojtek ma cały czarny strój, zaraz wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. No i bez przedłużania zapraszamy was serdecznie do oglądania, bo będzie się działo. Mordy, cały strój wygląda następująco. Wszystko jest czarne. Jeszcze skarpetki, ale jeszcze okno zostawiamy otwarte, bo on będzie tam stał w rogu pokoju i to naprawdę, naprawdę creepy już. Wygląda już całkiem creepy i sam się go bałem, jak sprawdzaliśmy, czy to działa w całym ciemnym pokoju. Działa. Więc jest strasznie. I mi już serce bije. Mordy. To wygląda jak miejsce zbrodni. Przewróciliśmy specjalnie krzesło, porozwaliliśmy nasze buty, wszystko, żeby to wyglądało naprawdę strasznie. I zobaczcie jak to będzie wyglądało. Ja idę za kamerę. Wojtek będzie tam stał w rogu. Idź tam do rogu pokoju. Słuchajcie, najpierw robimy tak, że w ogóle oni tutaj wejdą, będą na łóżku i ja poruszę trochę na początku firanką, że niby coś tam się rusza i on nie ogarnie, o co chodzi, powie się, że to wiatr. Będzie ciemno, otwarte będzie okno, ciemno. Tak, będzie ciemno i będzie otwarte okno i ja nagle będę miał cały czas włożoną tą maskę i nagle odsłonięć się, tak jakby zobaczyły, kiedy on zareaguje, dopiero mnie zobaczy. Myślę, że Mikołaj jakby co nagle nakierować i pokazać mu, że stary, co to tam stoi, coś dobra, takiego. Dobra, idź tam. Awaryjnie, on najlepiej jakby sam to zauważył, nie? Idź do rogu. A tutaj, że patrzysz w telefon czy coś, że tego nie widzisz, co, albo nie? Nie, ja tak ogarnę, tu się stało, że w tym stylu. Idź tam się schowaj za firankę, zobaczymy, jak to wygląda. Halo? Siema, Fame. Który numer pokoju masz? 14 na pierwszym piętrze, chcesz to wchodzić? Zaraz do ciebie przyjdę. To czekaj, nie wychodź na razie, zaraz się przyjdę, dobra? Chodzę, ale ja chyba w ogóle nie przyjdę. Dobra, pa. Dobra, pójdę po niego, przyjdzie tu na chwilę. A schowaj się w ogóle za tą firanką, teraz jakbyś miał czekać. Albo w ogóle to tak. Jo, to będzie lepsze! Schowaj się za kanapę! Dobra mordy. Tak. Dobra mordy, Wojtek się chowa za kanapę, ja już idę po Mateusza. I to będzie jeden z lepszych pranków na tym kanale. Wojtek, żółwik, na odległość, chowaj się. Lecimy. Ja już robię cały pokój jest ciemny, ja już idę po Mateusza i robimy to. Wojtek tam siedzi. Wojtek, życzę ci powodzenia, masz się nie ruszać. Schowaj się i się nie ruszaj. Lecimy. Gdzie jest Daro? Co? Coś odpalasz. Co? Co to?
Ej, ale chodź do kamery teraz, chodź do kamery. To jest nagrane? Jest nagrane. Nie. Reakcja była jaka, dobra? Ja. Ja. Chodź do kamery. Mordy. Ale on się trzęsie. Pierwsza osoba, to jest pierwsza osoba. Ale teraz tak. Słuchaj, chodź do kamery. Chodź do kamery. Chodź do kamery. Nie możesz nikomu powiedzieć, bo chcemy to zrobić na kilku osobach jeszcze dzisiaj. A będę mógł zapytać, jak to wyszło? Pokażemy się teraz. Wiedziałem. Mordy, prank, czułem prank. To, czułem to, bo zajebisty, było prank. Zajebisty prank. Tak, ale ja wiedziałem, Kurde, żałuję, że już widziałeś, jak to się wydarzyło, bo ja chciałem jeszcze... Jak chciałbyś tak stanąć, żeby tak stanąć, to tak zobaczyć, nie, że jak... Ale zastanawiasz się? Tak, zastanawiasz się? Mimo, że wiedziałem, jo, że to się stanie, mordy, łapka w górę za to, łapka w górę za to. I zobaczymy, jak to wyszło. Mordy, obejrzeliśmy reakcję, było totalnie kozackie, jestem cały czerwony, bo się bardzo stresowałem, jako czucia. Ja już ledwo oddychałem w tej masce. Ostro było, nie? Powiem, że Mikołaj jest genialnym aktorem, w ogóle nie wyczułem, że coś się, że on coś zrobi. I teraz tak. Ale czułem, że... Żeby udoskonalić naszego pranka, osoby z pokoju Mateusza wiedzą, że on tu jest, więc Mateusz tu będzie siedział normalnie, światło będą zgaszone i będzie świecił, ja albo on będzie świecił latarką. Żeby lepiej to było widać, bo wcześniej nie było widać i dopiero jak ja zapaliłem, to było widać. Ja w ręce cały czas po prostu. To było... Oczywiście damy to do odcinka, zobaczycie. Damy to do odcinka. Będzie... Następne poprawimy światło. Bo teraz nie było nic widać, także lecimy do kolejnej osoby. To będzie dobre. Dobrze, słuchajcie. Zostałem tak totalnie sprankowany, to nie jest ustawiane. Ja totalnie czuję się jak... Boże, to jest taki creepy, jak on wyskoczył normalnie z dołu. Masakra. Teraz mam nadzieję, że Antka też się uda sprankować, mam nadzieję, że niczego nie zepsuje, bo ja się wciąż trzęsę i nie mogę w ogóle się okiełznać. Tak, dużo nie musisz mówić, po prostu siedź i spokojnie. Po prostu siedzę, jestem wkurzony, że nie ma lata. Piotrka przychodzi, a Matej się szubiera. Chodziło, stary. Boże, gdzie jest ten Darek w końcu? Darek w ogóle gdzieś poszedł i go nie ma. Boże, ja tu czekam. Patrz, patrz w ogóle tam. Tam nie ma światła, mordo. Ja to muszę, kurde, świecić na latarką w ogóle. Jezu Mikołaj. Widzisz, tak rozpierdzę. Czuję tego śmierci? Może napiszesz do Darka w końcu. I mi też się wyłączyła. Co jest to, mordo, nie tak? No. Ja pierdzielę! Kurde, no nie! No nie! No nie! Patrz, tam jest kamera. No nie, nie udało się. Dlaczego się nie udało? Aj! Piotrek, jak ty tak mogłeś? Niekoniecznie. No chodź, musisz... Nie zawsze. Ale jest zdenerwowany, zobaczcie. Dobra, moi drodzy, lecimy po ostatnią osobę na dzisiaj. Albo jeszcze kolejną, zobaczymy. Jest na razie bilans 1-1. Zobaczymy, jak to będzie. Może jest to samo. Tylko, że wezmę on, to w ogóle nawet nie pasuje. Tylko, że wezmę na dymny środek. No to jeszcze raz nie porozumiałeś. Ale to światła nie mamy, zobacz tam na górę. Nic nie działa, to nie działa, na automat to nie działa. Siemano mordy, jest drugi dzień pranka. Dzisiaj prankuję nie z Wojtkiem, ale z Mateuszem, bo Mateusz bardziej mi w tym pomaga niż Wojtek. I lecimy teraz z prankiem trochę innym. Tym razem będę wyskakiwał, a osoby będą siedziały na kanapie. Także bez przedłużania robimy to, stary. Jakiś kam idealnie w tym samym czasie chce wejść. O! 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 Idziemy do tyczy. Mikołaj, wychodź! Aaaa! Ja pierdolę.
A ty kuźwa, czemu jest niezamówiony? Mordy, teraz inna perspektywa. Ja już piszę do ziomka, żeby przyprowadził naszą kolejną ofiarę. Nikolaj? Halo? Co się dzieje? Nikolaj, gdzie jesteś? To jest przypadek, siedem. Kurde no, zapewne. Wsiadaj na suta. Mieliśmy nagrywać film. Nikolaj, patrz. Widzisz, jakie szkody tutaj zrobiliśmy, wszystko co wystoi w ogóle. Mordo! Udało się, ja tu mam jeszcze drugą perspektywę, mordo. Mamy go! Nikolaj! Jest zagrane, jest oficjalny. Ja tam brzydkie słowo powiedziałem, więc... Dobra, moi drodzy, chodźcie tu do kamery. To jest oficjalne zakończenie naszego pranka.